Panie i panowie, przed nami amatorskie starcie w formule MMA zakontraktowane na 3 rundy po 3 minuty każda w kategorii ciężkiej. W tym pojedynku zmierzą się w narożniku niebieskim 23-latek mierzący 191 cm i ważący 110 kg z amatorskim rekordem 2 zwycięstw bez porażki. Reprezentant Silesian Cage Club Adrian Zawadzki oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 19-latek mierzący 187 cm i ważący 105,5 kg. Z amatorskim rekordem 4 zwycięstw w braku porażek. Zawodnik klubu MMA Witkowo. Bartosz Klasz! Walkę poprowadzi sędzia Cezary Wojciechowski. I ostatni pojedynek amatorski, no ale w królewskiej wadze ciężkiej. Zawodnik no, z niebieskiego narożnika, ale w czerwonych spodenkach i z czerwonego narożnika w niebieskich spodenkach. No tak niestety to się zdarzyło. Prawie 230 kg łącznie w klatce. Czy to będzie walka na pełnym dystansie, bo to jest ta bolączka wagi ciężkiej. Tutaj te ciosy ważą, one spadają jak gromy z nieba, ale ta kondycja czasem pozwala mieć pewne wątpliwości co do przygotowania zawodników tutaj no i dynamicznie. Klincz i sprowadzenie. Zawadzki bardzo szybko dostał się do klinczu, powalił swojego rywala. No i tak jak mówiłeś, tutaj to już mówiłem, królewska waga ciężka. Tu naprawdę razy padają potężne. Często zawodnikom wag ciężkich brakuje trochę kondycji, dlatego przeważnie pojedynki wagi ciężkiej no, trwają dosyć krótko. Tu jednak na taką bardzo szybką walkę się jak na razie nie zanosi. Początek to zapaśnicze sprowadzenie Adriana Zawadzkiego, przez Adriana oczywiście Zawadzkiego wykonane i teraz zawodnik Silesian Cage Clubu próbuje w takiej półgardzie, nawet chyba nie do końca zapiętej, ale gdzieś trafiać swojego przeciwnika uderzeniami z góry. No jedno, co troszeczkę mnie dziwi na gali właśnie przy walkach amatorskich, że jest mało parteru. Zwykle specyfiką właśnie walk amatorskich jest to, że jest dużo, dużo więcej parteru niż jest to w walkach zawodowych, a zwłaszcza zawodowych najwyższego formatu. Tutaj, jak widzieliśmy, prawie tego parteru w ogóle nie było. Poprzednia walka zakończyła się błyskawicznie i to poprzez kopnięcie. Pierwsza walka to też generalnie była sama stójka. Dopiero w walce kobiet było troszeczkę, a teraz wielki aplauz, dlatego że zawodnik z Witkowa, więc tutaj niedaleko Gniezna, wydostał się z tej zagrożonej pozycji. No i zobaczymy, czy będzie potrafił obrócić. Na razie no, niekorzystny obraz. Jak wiadomo, no, Zawadzki... Ale to kolano doszło celu. I tu dominuje w tej walce. Teraz co prawda tak, zadał uderzenie kolanem. Ale już jest odpowiedź ze strony Zawadzkiego. Już nie pozostaje dłużny. Oj, tam było chyba trochę nisko, to sygnalizował Zawadzki. Nie na tyle, by tę walkę przerwać, by stracić tę dominującą pozycję. I teraz Zawadzki w bardzo mocnym ataku. Najpierw bokserskie uderzenia zasypał gradem, później zamknął to wszystko wysokim kopnięciem, no ale prawdopodobnie wszystko spadło na gardę. No i teraz Klasz celnie skontrował swojego rywala. Końcówka pierwszej odsłony tego starcia. I mamy syrenę, która pierwszą rundę, dynamiczną rundę. No właśnie, jeżeli chodzi o te walki, mamy tutaj najbogatszą walkę, jeżeli chodzi o te strefy, o te techniki, które były używane. Bo jak wiedzieliśmy, mieliśmy powalenie, później pracę w parterze, ground and pound, wysokie kopnięcia. No właściwie tym wszystkim, czym charakteryzuje się walka MMA. Tego nie było w lżejszych wagach. Jak widzieliśmy, na plus tego można powiedzieć jeszcze to, co zauważyłeś, szybkość, dynamika, z jaką się poruszali. Także naprawdę, jak na amatorską walkę i to w wadze ciężkiej, bardzo, bardzo dobry poziom.
No i było też to, czego nie da się zagwarantować, nawet najlepszym zestawieniem było dużo emocji, był aplauz publiczności, kiedy lokalny zawodnik wydostał się z tarapatów, kiedy wydostał się spod dosiadu, już były gromkie brawa, to jest to, co jest tak charakterystyczne na tych lokalnych galach. Ci zawodnicy nie są kimś nieznanym, oni to są sąsiedzi, koledzy, to są ludzie, których ci, którzy ich dzisiaj oklaskują, mają okazję znać, widzieć, sympatyzują z nimi. No i teraz druga runda. Zawadzki rozpoczął bardzo szybko, zbliżył się do swojego rywala, zadał parę uderzeń. Wydaje się, że jest znacznie większy od swojego przeciwnika. Wczoraj to była różnica 4,5 kilo, ale w muskulaturze widać naprawdę dużą przewagę na korzyść zawodnika w niebieskich owikach. I teraz Clash próbował ataku z prowadzeniem, nie ale udało mu się. Ostatecznie kończy na plecach. No właśnie, Zawadzki widać, że z dosyć dużą łatwością obala swojego rywala. Obaj do tej pory jeszcze niepokonani, nawet w tych amatorskich rankingach. To prawdopodobnie są zawody amatorskiej ligi MMA czy innych takich właśnie eventów bez walk zawodowych, ale dla takich zawodników jeden 19, drugi 23 lata, przecież to jest absolutnie wszystko, to jest tak samo mierzalne i tak samo odczuwalne jak ten rekord zawodowy, żeby dzisiaj go nie splamić, żeby go nie splamić przed własną publicznością, albo właśnie żeby tego faworyta publiczności, który teraz przecież właśnie jest tak gromko oklaskiwany, jednak zostawić z opuszczoną ręką w momencie werdyktu. No i teraz Zawadzki ostro zabiera się za swojego rywala, który leży w półgardzie, no i nie może wydostać się z dołu. Jak wiadomo, sędziowie lepiej oceniają zawsze zawodnika z góry, a tutaj już nie ma o czym mówić, dlatego że Zawadzki nie dosyć, że pozostaje z góry, to jeszcze aktywnie uderza swojego rywala, stosuje tak zwany ground and pound. Sędzia nie ma żadnych uwag jak na razie do zawodników teraz. Ponagla ich, że musi być praca, bo inaczej ta walka zostanie wznowiona od stójki. Tego z pewnością Zawadzki, który sprowadził, który utrzymuje się na górze, no nie chciałby, bo przecież to jest utrata pozycji, którą wypracował. I próbuje wstać Bartosz Klaś, ale Zawadzki skutecznie wyklucza mu jedną rękę, dopiera barkami. Kładzie się na przeciwniku i Bartosz Klaś no chyba nie bardzo teraz ma pomysł, jak spod swojego przeciwnika się wydostać. No właśnie, a jak widzimy, Zawadzki dobrze kontroluje swojego rywala. Tam była ta próba wstania, nie udało się, mocno naparł ciałem, przycisnął swojego rywala, no i nie wydostał się. Teraz sędzia podnosi zawodników, uznał, że z tej akcji nic nie będzie, że tam się nic nie dzieje, że ciekawiej. No i prawdopodobnie dobra decyzja, bo faktycznie, ale to już jest ostatnie 10 sekund. Czy zawodnicy wykrzeszą z siebie jeszcze tak odrobinę sił, by zaakcentować swoją dominację w tej rundzie? No nie bardzo. No nie bardzo, ale runda była intensywna, także można wybaczyć to już zawodnikom. Dużo zrobili. No i tą rundę na pewno można zapisać tutaj na korzyść Zawadzkiego. Adriana Zawadzkiego. Ciężka teraz będzie zapewne rozmowa w narożniku, bo wydaje się, że i ta pierwsza runda pozostawia, no nie była, była wyrównana, a więc no nie można być pewnym, że ją się wygrało, więc jeżeli Klaś chce myśleć o zwycięstwie, to musi bezapelacyjnie wygrać tą trzecią rundę. I liczyć, że sędziowie faktycznie przychylnym okiem widzieli pierwszą rundę w jego wykonaniu. Ale myślę, że jego narożnik podpowiada, by nie zostawiać tego w rękach sędziów, bo z takimi werdyktami można się w mniejszym bądź większym stopniu zgadzać. Tak więc wszystko w jego rękach, by tę walkę rozstrzygnąć przed czasem. Na co oczywiście Adrian Zawadzki nie będzie chciał mu pozwolić. Trzecie, ostatnie starcie tej walki. No, ostro Klaś ruszył. Wydaje się, że jego rywal jest troszeczkę zmęczony i piękne kolano. Dwa ciosy. Kolano, które doszło celu, doszło tułowia. No i jest tam otwarta przestrzeń. O, właśnie, na kolejne.
Adrian Zawadzki teraz troszeczkę bliżej, ciaśniej pod tą klatką, będzie pewnie próbował tę walkę zaraz przenieść do parteru, bo już rywal, który taką szarżą otworzył tę trzecią rundę, już tak dogodnej możliwości na uderzanie, na zadawanie tych trafień kolanem już w tej chwili nie ma. No jak widzieliśmy, Zawadzki właśnie dominuje, szczególnie w tym elemencie zapaśniczym, w tych powaleniach. No i teraz też próbuje wynieść swojego rywala. Oj! I mamy uderzenie poniżej pasa. A więc chwila na odpoczynek. Zapewne nie będzie to skutkowało jakimś ujemnym punktem. Była to przypadkowa akcja, no ale Zawadzki musi odpocząć. No myślę, że tutaj odpoczynek w tej wadze przyda się na tym etapie obu zawodnikom, którzy będą mogli złapać trochę świeżości i końcówkę tej walki gdzieś próbować dla siebie zdobyć. Zawadzki odpoczywa jeszcze w neutralnym narożniku. Po drugiej stronie klatki Bartosz Klaś. Myślę, że sytuacja będzie teraz lepsza dla Bartosza Klasia, dlatego że jak widzieliśmy, on w tym elemencie uderzanym był lepszy, osiągnął przewagę. Natomiast tak, trzecią rundę zaczął bardzo agresywnie, ale i celnie. Natomiast był przyciśnięty, kiedy zadał to nieprzepisowe uderzenie. No i teraz, jeżeli rozpocznie właśnie od tej stójki, no myślę, że może jeszcze tutaj sprawić niespodziankę. Obaj zawodnicy na pewno podładowali troszeczkę akumulatory. Zostało no pewnie około 2 minut, jeśli walka miałaby potoczyć się na przestrzeni pełnych 3 rund. No i zaczynamy. No, Zawadzki mocno zmęczony. Oj, teraz przyjął taki lewy od Bartosza Klasia i widać, że zawodnik z Witkowa chyba złapał wiatr w żagle. Próbuje trochę takim huraganem ciosów zasypać swojego przeciwnika. Któryś tam dochodzi celu. Widzimy, publiczność podniosła się, dopinguje swojego rywala. Ale Zawadzki tak zepchnął pod siatkę. Jest to oczywiście i element ofensywny może być, ale też może być elementem defensywnym jako przetrwanie, odpoczęcie właśnie po tej nawałnicy uderzeń. W obu przypadkach skuteczny. W obu przypadkach skuteczny. Faktycznie Zawadzki prawdopodobnie jest cięższy, tak jak wczoraj na ważeniu, od swojego przeciwnika, więc tym dopchnięciem do siatki no sporo mu problemów robi, a przede wszystkim unika tych ciosów, których przed chwilką no kilka przyjął. Klaś myślę, że powinien ze wszystkich sił tutaj próbować zerwać ten klincz i jeszcze raz ponowić tą swoją szarżę, która jak widzieliśmy aż uskrzydliła kibiców, podniosła ich z siedzeń. Ale tam znowu kolana i to takie, które niekoniecznie mogą być powyżej pasa. Teraz Zawadzki próbuje. Chyba zawodnicy już nie mają sił podnosić wyżej tych kolan. Zawadzki też próbował wychwycić nogę przeciwnika. Nieudany. Tak! Przyjmuje. Raz, drugi. Ten cios minął, ale widać, jest trochę zamroczony. I mocny podbródkowy. Idzie Bartosz Klasz. On chyba wie, że ta runda może być jego, że ta runda może przeważyć, że to może być to, co pozwoli sędziom wskazać go jako zwycięzcę, ale czy wystarczy sił, czy... No ale właśnie, wszystko zależy, jak sędziowie dali pierwszą rundę. Teraz w tym momencie, jeżeli oczywiście walka zakończy się bez tutaj, nie będzie wykończona przed czasem, wszystko zostanie w rękach sędziów. 10 sekund, ostatnie 10 sekund i jeszcze ostatnie zerwanie, ale już klincz i już próba tego przetrwania. Tutaj może jeszcze się uda zaznaczyć, jeden bądź jest, drugi. Nie, jeszcze obalenie! Oj, już chyba to sygnale było, sędziowie mogą tego nie zaliczyć. Czekamy zatem na decyzję sędziów punktowych. No bardzo, bardzo ciężka sytuacja dla sędziów. Bardzo zmęczeni jeden i drugi. Klaś dał z siebie naprawdę wszystko, wszystko co tylko mógł. Mocno zaatakował. Jeszcze na samym końcu widzieliśmy to powalenie. Zapewne tą rundę zwyciężył bezdyskusyjnie. Druga runda bezdyskusyjnie dla Zawadzkiego. No a pierwsza? Pierwsza, oto jest pytanie i myślę, że ta pierwsza runda będzie tą rundą rozstrzygającą. Ale poczekajmy na formalny werdykt. Chyba jeszcze
zbieranie kart sędziowskich, podsumowanie. No i za chwilę będziemy wiedzieli, znali, poznamy ostateczny werdykt. Jak widzimy, po zawodnikach obaj krańcowo wyczerpani. Oczywiście cała sala dopinguje swojego faworyta. Zamieniamy się w słuch. Sędziowie punktowi. Jednogłośnym zwycięzcą tego starcia zostaje Adrian Zawadzki, zwycięzcą tej walki. Zapraszamy do nas przedstawiciela klubu Lokomotywa, sponsora tego pojedynku, i prosimy o wręczenie pamiątkowych pucharów obu zawodnikom. Bardzo dobra, emocjonująca walka. Prawdopodobnie jednak ta runda pierwsza była na korzyść Adriana Zawadzkiego z klubu Silesian Cage Club. Finiszował clash, ale niestety tego się obawiałem, jeżeli nie wygra przed czasem, prawdopodobnie nie osiągnie zwycięstwa. Tak się i też stało.